Zaśpiewajcie! Widzę, że spodobały się wam te imiona, którymi tak szczodrze chrzci nas najlepszy z Polaków. Prezes Polski, najwyższego sortu człowiek. Dziękujemy mu za to. Dziękujemy panu prezesowi. Dziękujemy mu za... Myślę, że musimy podziękować za jeszcze jedną rzecz, o której chyba nie myślał, organizując wspólnie z ojcem dyrektorem z Torunia marsze pod hasłem Obudź się Polsko. I oto Polska się obudziła, panie prezesie! Patrz pan! Patrz pan! Obudziła się Polska, stanęła na nogi i otwiera oczy ze zdumienia. Patrzy, co się dzieje. Panie prezesie, nie może się napatrzeć, co pan i pańska partia robicie. Nie może na waszą zachłanność, na ten potworny, nieludzki apetyt, który każe wam wyrywać kolejne kawałki Polski, pożerać, niczym smog wawelski. I ciągle wam mało. Mało było trybunału, mało mediów, mało służb tajnych, widnych, dwupłciowych, mało służb cywilnych, wojskowych, mało. Mało sięgacie już do ziemi. Słyszę, że macki idą w kierunku Puszczy Białowieskiej, ale już szczytem absurdu, który udało się wam osiągnąć jak do tej pory, to jest zamach na stadninę koni. A właściwie na dwie stadniny, bo na Janów Podlaski i na Michałów. I cóż te konie wam winne? Na miły Bóg! To chyba tylko to, że są arabami. No i pewno mogą być nośnikami nie tylko wirusów, ale gorzej pierwotniaków. A wirusów to też do jakiejś dżumy czy innej cholery. No i trzeba im zaszczepić jakąś porządną kroplówkę pisowską. Albo zastrzyk jakiś, który by postawił te konie na nogi, bo przecież to musi być koń polski. Koń narodowy. Trojański był też. Tylko oby z tego nie wyszedł koń Przewalskiego. I tak się zastanawiam, kogo jeszcze pan prezes zrobi w konia. Zwłaszcza, że wczoraj to chyba nie był dobry dzień dla pana prezesa i dla PiS-u. Te tysiące, które wyległy na ulicy Warszawy i ta wiadomość...